Czarnego Żurawia. Głosy stanowiły 75% oceny, plus 25% to była ocena specjalistów. I jeszcze Nagroda Żurawia Specjalistów przyznana tylko i wyłącznie przez architektów. Także, tak jak już powiedziałem, konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Myślę, że dzisiaj udało nam się wyróżnić naprawdę wyjątkowe inwestycje. Proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować za wyróżnienie. Szanowni Państwo, Galeria Handlowa Skałka w Starchowicach to bardzo piękny obiekt, ale również posadowiony w bardzo pięknym miejscu i w pięknym mieście. Szanowni Państwo, ten obiekt tam powstał, było to swoiste porozumienie Starachowiczan. Na początku właśnie w tym miejscu było takie lokalne centrum handlowe, gdzie handlowano z taboretów, z różnego tego typu urządzeń. Wszyscy wiemy, jak to kiedyś u nas wyglądało. Dziś kupcy w Starachowicach mogą handlować w tym pięknym obiekcie i myślę, że jest to takie obopólne zadowolenie z jednej strony mieszkańców miasta, że mogą w tak pięknym obiekcie dokonywać swoich zakupów, a z drugiej strony handlowców, że wreszcie ten ich problem z tym codziennym deszczem został uregulowany i to miejsce naprawdę pięknie wygląda i służy wszystkim. Dziękuję. Proszę Państwa, chciałem pogratulować przede wszystkim organizatorom bardzo cennej inicjatywy. Mam nadzieję, że będą kolejne również konkursy organizowane. Chciałbym pogratulować też wszystkim, którzy uczestniczyli w tym konkursie, oddali na nas głos. To ubiegły rok był dla nas niezwykle istotny. Obchodziliśmy 18. rocznicę działalności naszej firmy, a jednocześnie zakończyliśmy bardzo dla nas kluczową inwestycję i tym bardziej cieszymy się, że tak bardzo nam przypadła do gustu mieszkańcom województwa świętokrzyskiego. Chciałbym z tego miejsca podziękować również projektantom, architektom z firmy Hodor Projekt oraz generalnemu wykonawcy firmy Anna But, bo to jest nasza wspólna nagroda. Gratuluję, dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przyznania nam tej nagrody. Mam nadzieję, że te obiekty, które Państwo widzą, przyczynią się do wzrostu jakości naszych produktów. Oto nagrodzeni tytułami w kategorii obiekty przemysłowe. Mogą być brane. Państwo, przede wszystkim dziękuję wszystkim czytelnikom Echa Dnia, którzy oddali głosy na naszą inwestycję. Dziękuję również komisji. Muszę powiedzieć, że dla nas targowców ten obiekt jest również bardzo ładny i bardzo użyteczny. Hala targowa, która została nagrodzona, została oddana w sierpniu ubiegłego roku do użytku, po czas budowy to niecały rok i pełni ona naprawdę bardzo różne funkcje, nie tylko targowe, ale również może w razie potrzeby być salą bankietową na prawie 3000 osób, salą koncertową. Liczymy, że Państwo i Państwa pomysły co do wykorzystania naszego obiektu będą mogły być w najbliższych czasach realizowane. Zapraszamy do współpracy i liczymy, że będzie ona żyła przez cały rok, nie tylko w sezonie targowym. Dziękuję serdecznie. Wieczór Państwu, bardzo mi jest miło. Ktoś kiedyś powiedział, że talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą. Siła twórcza to ja, zdolność wykonawcza to Unimax Kielce, który ten obiekt wybudował. To nie jest obiekt kardiologii, to jest obiekt kardiochirurgii, który służy społeczeństwu Kielcy, nie tylko. Reszą się tam ludzie z całego województwa, a nawet z całego kraju. No cóż,
to duże wyróżnienie dla najmniejszej realizacji wśród nominowanych i tym bardziej jest ono dla nas szczególnie cenne. Gratuluję wszystkim pozostałym nagrodzonym i nominowanym. Raz gorące brawa dla inwestycji nagrodzonych w kategorii obiekty mieszkaniowe. Proszę oczywiście o zabranie głosu. Dobra, słóweczka. Oczywiście to jest inwestycja, którą realizowałem z Wojtkiem Stachorą. Autorem projektu była pracownia Detan, Andrzej Detka i Marcin Sajczak. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.